Witam Państwa po przerwie. Michalina Szymborska, to są gorące pytania. I witam ponownie również Jana Rokitę, publicystę tygodnika Sieci. Witam, panie redaktorze. Kłaniam się. Czy Tusk robi kampanię na skażeniu Odry? To jest nasz drugi temat. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiali. Panie redaktorze, tutaj wokół Odry jest bardzo dużo zamieszania, bo pojawiły się też fake newsy dotyczące tego, że przyczyną właśnie zatrucia tej katastrofy ekologicznej była rtęć. Potem się okazało, że tej rtęci faktycznie tam nie było. Ja chciałam jeszcze się odnieść krótko do tweeta Krzysztofa Śmiszka, który mówi o tym, że te badania tak naprawdę powinna przeprowadzić Komisja Europejska, dlatego że naszemu rządowi nie można ufać w tej kwestii. Jak pan ocenia tę sytuację? Czy faktycznie to nie będzie tak, że jeżeli Komisja Europejska, tutaj mamy tego tweeta właśnie, się zajmie tą sprawą i badaniem Odry, to będzie to kolejny, to będzie to następstwo i tak naprawdę przyczyna do tego, żeby po raz kolejny grillować Polskę? Komisja się nie zajmie, bo komisja do tego nie ma służb. Znaczy, komisja będzie się zajmować, bo to nadzorowanie kwestii ekologii należy do obowiązków traktatowych komisji, ale jej zajmowanie będzie się polegać na tym, że będzie próbować nadzorować czy też wtrącać się w postępowanie niemieckie i postępowanie polskie. Natomiast realne wszystkie badania, poszukiwanie sprawców, przeciwdziałanie potem dalszym konsekwencjom tego wszystkiego, czyli proces czyszczenia Odry. Ja nie jestem ekspertem, nie wiem, jak się to robi, ale wszyscy mówią, że to jest proces długotrwały. To jest zadanie Polski i Niemiec, bo Odra jest rzeką graniczną Polski i Niemiec i Polska i Niemcy muszą współpracować w tej sprawie bardzo dobrze, blisko. Fatalnie się stało moim zdaniem, że Niemców od samego początku nie powiadomiono o tym skażeniu, jak ono się zaraz tam pojawiło w Oławie 28 lipca. Być może uważano w Polsce w służbach odpowiednich, że to jest mała sprawa i że to się uda ukryć. To jest bardzo zła rachuba zawsze, to nie jest sensowne postępowanie. I to oczywiście dało pewien powód do nieufności wzajemnej. No jak wyobraźmy sobie na przykład, że Ukraińcy trują Bóg albo Białorusini trują Bóg w takim stopniu i przez 2 tygodnie nas nie informują o tym, jak wiedzą, prawda? Jakie byłyby reakcje w Polsce? No więc w Niemczech powstała taka pewnego rodzaju nieufność. Potem się pojawiła cała ta qui pro quo z rtęcią, które oczywiście było przez w Polsce natychmiast wykorzystywane do walki politycznej, jak wszystko w Polsce jest wykorzystywane do walki politycznej. Tu mówiliśmy o Trumpie przed chwilą. W Polsce jest prawie tak samo jak z Trumpem w Ameryce, prawda? No i Bogu dzięki się stało, że wprawdzie późno niestety, bo to po 2 tygodniach, ale Morawiecki jakoś sprawnie dość załagodził ten potencjalnie wybuchowy spór polsko-niemiecki i ta konferencja w Szczecinie, która miała miejsce we czwartek, choć tam tu znowu doszło do tego tęciowego qui pro quo, prawda, bo tam źle przetłumaczono pytanie dziennikarza, jakieś absurdalne zupełnie historie. W związku z tym niemiecki minister odpowiadał na coś, na co nie wiedział, co odpowiada i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jedno, w każdym razie ta konferencja polsko-niemiecka w Szczecinie wspólna, ona jakoś załagodziła sytuację i wydaje się, że w tej chwili istnieje zarówno po stronie rządu niemieckiego, tu są bardzo ciekawe, pozytywne, propolskie oświadczenia minister Lemke, minister środowiska niemieckiej z jednej strony, z drugiej strony w Polsce się zaangażował w to bardzo osobiście Morawiecki i dobrze zrobił, choć późno, że ten spór został załagodzony. No i teraz pozostaje już prowadzić zgodnie wszystkie kroki techniczne, które są tutaj do poprowadzenia, żeby zminimalizować straty. Tu już w tej chwili nic więcej nie ma do zrobienia, nie ma się o co spierać, tylko trzeba po prostu to, trzeba ratować Odrę na tyle, na ile się da i to trzeba robić we współpracy polsko-niemieckiej, bardzo bliskiej, bardzo codziennej, która zdaje się od soboty jest, no Bogu dzięki.
No właśnie, i też może teraz będzie ta współpraca lepsza, bo też można odnieść takie wrażenie, panie redaktorze, nie wiem, czy pan takie odnosi, że z jednej strony Donald Tusk uderza w Viktora Orbana, uderza w Węgry po to, żeby uderzyć w Jarosława Kaczyńskiego, następnie nasz rząd, Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki uderzają w Niemcy po to, żeby to się odbiło na Donaldzie Tusku. To ma pani rację, tak. To aż śmiesznie brzmi, ale tak jest. A teraz tak, tutaj widzimy prawda. Taki mały przełom w tej sprawie, chociażby w sprawie Odry. Może to jest taka jaskółka. Pani zna mój pogląd, to zdaje się w telewizji w Polsce, to mój pogląd jest, zdaje się, mniejszościowy wyraźnie, ale pani zna mój pogląd na to, że na tę retorykę antyniemiecką, która w części PiSu jest ostatnio uprawiana, bardzo radykalna, prawda? To się zaczęło od tego, że Jarosław Kaczyński powiedział, że Niemcy są w ogóle egzystencjalnym problemem dla Europy, coś takiego, prawda? Że samo ich istnienie w Europie jest problemem i tak dalej. Tak jakby chciał, żeby Niemiec nie było w ogóle w Europie, prawda? Tak to sugerowało, coś takiego. No i potem się oczywiście, jak Kaczyński coś takiego powie, no to to jest obóz, który jest karny w tym sensie, że on uważa, że to jest sygnał do tego, żeby hulaj dusza, piekła nie ma, prawda? A pastwić się nad tymi Niemcami cały czas. Oczywiście Niemcy są winni mnóstwa różnych rzeczy i to wiemy. Nie będziemy w tej chwili do tego wracać, bo o czym innym mówimy, ale to, co pani mówi, pani obserwacja moim zdaniem jest bardzo trafna. To znaczy te ataki na Niemcy są w znacznej mierze propagandowym pomysłem do ataków na Tuska. Dokładnie tak samo jak ataki Tuska na Węgry są pomysłem na to, żeby atakować PiS. Czyli to jest po prostu bardzo robione na użytek polityki wewnętrznej. Uważam, że w 80-90%, tak, na użytek polityki wewnętrznej, a 10, 15, 20% najwyżej jest w tym kwestii polskiej polityki zagranicznej. Tu pani ma bardzo trafną obserwację, ja ją podzielam. Panie redaktorze, teraz jeszcze przejdźmy może do tej sprawy Odry, do tego, co się dzieje, do całego zamieszania, z którym mamy do czynienia, bo w debacie publicznej padają takie zawoalowane hipotezy, że może być to rodzaj dywersji, sabotażu, ale jakoś umyka tutaj, że to może, że tak naprawdę to ta śmierć ryb może być spowodowana tak naprawdę z, no, że przyczyny mogą być naturalne. Jak pan redaktor do tego podchodzi? Czy faktycznie tak jest, że trzeba tutaj szukać jakiejś celowego działania, czy może to jest tak, że niekoniecznie? A więc to, że mija już zatrucie się, o wiadomości o zatruciu rzeki w Oławie pojawiły się 28 czerwca. Bogu dziękować, jesteśmy po wniebowzięciu, czyli mamy drugą połowę, Boże, nie czerwca, lipca, co ja mówię. Mamy drugą połowę sierpnia, więc wkrótce będzie 3 tygodnie od tego czasu. W ciągu 3 tygodni rzucano, wygląda na to, że bezpodstawne oskarżenia pod adresem różnych fabryk, na przykład jakiejś tam fabryki papierniczej nieszczęsnej, która zdaje się jest Bogu ducha winna w ogóle, prawda? One się okazują kompletnie bezpodstawne. Wyznaczono potężną nagrodę, co w ogóle w takich sprawach ekologicznych w Polsce jest precedensem. Milion złotych. No to jest, jakbym wiedział, kto jest winien, to bym się zgłosił natychmiast. To jest jednak bardzo atrakcyjna nagroda. Jest pewnie mnóstwo donosów, jak się można w takiej sytuacji domyślać. I pomimo, że istnieje bardzo silna polityczna presja przecież na wskazanie winnego i rządzącym aż po prostu ręce się trzęsą i języki, żeby móc powiedzieć, że ten jest winny, prawda? Bo to jakby zdejmuje w jakiś sposób odpowiedzialność z władzy, prawda? Wskazanie winnego prawdziwego, to się nie udaje. Więc to jest bardzo dziwna historia przy dzisiejszych środkach technicznych, przy dzisiejszym poziomie nauki, przy dzisiejszym poziomie rozwoju ekologii, tylu katedrach uniwersyteckich, politechnicznych, które tym się zajmują, laboratoriach polskich, niemieckich, to pojawiają się wyłącznie kłamstwa, poszlaki, podejrzenia, niesprawdzone oskarżenia i oczywiście na tym tle awantura. Z jednej strony jak już powiedzieliśmy przed chwilą, całe szczęście za sklepiona, uspokojona awantura polsko-niemiecka, ale oczywiście awantura polsko-polska, która się rozwija i będzie się rozwijać w najlepsze, no bo to jest tutaj
każda histeria jest dobra, prawda? Okazja do powiedzenia, że PiS jest jak tęcz, no to jest świetna okazja, żeby sformułować kolejny bon mot polityczny, prawda? Nienawiści, wrogości i tak dalej. Panie redaktorze, to jak już jesteśmy przy tej wypowiedzi Donalda Tuska i tego, że właśnie PiS jest jak rtęć, to czy tak naprawdę nie powinny zostać wyciągnięte jakieś konsekwencje wobec tych, którzy siali tą dezinformację i mówili o tym, że właśnie Odra została zatruta rtęcią? Pani, pewnie to by było bardzo trudne, no bo faktem jest przecież, to się wyjaśniło chyba w tych, po całym tym qui pro quo z Foglem i panią Polak, czyli z tym ministrem brandenburskim i marszałkową Lubuską. Okazało się, że jednak ten Fogel mówił tej Polak o tej rtęci, prawda, że to on tak naprawdę i że jakieś tam media niemieckie o tym pisały, w związku z tym jakieś podejrzenia co do tej rtęci były na samym początku, więc gdyby pani chciała Tuskowi wytoczyć jakiekolwiek postępowanie o to, że on łże, no to on po prostu ma do tego alibi, dlatego że faktycznie te informacje o rtęci jakieś były. Powstała panika, no pojawiły się te dziesiątki ton ryb, powstała panika. Polityka dzisiaj jest kompletnie niezrównoważona, prawda? Polityka jest domeną ciągłej histerii. No więc są cały czas formułowane najbardziej katastrofalne hipotezy, prawda? No oczywiście, co jest najbardziej katastrofalną hipotezą, jaką ludzie wymyślili? Rtęć. No to rtęć, to walimy rtęcią, prawda? Bo to jest najciekawsze, prawda? To buduje najwyższy poziom paniki, prawda? To jest najlepsza maszyna do insynuacji politycznych i do tworzenia podniecenia społecznego. Media się sprzedają w większej ilości, prawda? Nakłady rosną, ludzie klikają do portali, rtęć w Odrze, no to jest, jedzie wszystko, prawda? No i to jest dokładnie taki mechanizm, obrzydliwy to jest mechanizm rzeczywiście. Tu procesów się oczywiście żadnych nie da zrobić, bo to jest problem kultury politycznej, której brak w dzisiejszej polityce w ogóle, jakiejś równowagi, ostrożności w słowach, której nie ma w ogóle, prawda? No ale Bogu dzięki tej tęci nie ma, no i to jest najważniejsze i ja, pani dzisiaj różne mądre rzeczy mówi, moim zdaniem, ja zaczynam, podkreślam, co każdy wie, ale podkreślam to na wszelki wypadek, że nie mam zielonego pojęcia o zatruciu rzek i o ich technicznych i chemicznych przyczynach, więc mówię jako kompletny laik i obywatel, który ma zdrowy rozsądek wyłącznie i posługuje się rozumem, ale nie jest ekspertem. Ja mam coraz silniejsze podejrzenie, że to, co pani powiedziała, że tu przyczyny mogą być naturalne, że to te zmiany klimatyczne, upały, jakieś sztuczne, jakaś właśnie nadzwyczajna ilość tlenu w rzekach może powodować tego typu zjawiska. Ja, no jeżeli przez tyle tygodni nie udało się nic powiedzieć na temat tego, jakie są tego przyczyny realne, kto zatruł, gdzie są te skażenia chemiczne, no to takie podejrzenie zaczyna być bardzo racjonalne. Zwłaszcza na to, niech pani zwróci uwagę, że w ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się informacje o zjawiskach nie takiej skali jak na Odrze, ale podobnym śnięciu w innych rzekach, prawda? Więc niewykluczone, że coś tutaj się rzeczywiście dzieje z tym naszym klimatem. Gdyby tak było, to by było rzeczywiście bardzo poważne ostrzeżenie klimatyczne i silny argument dla zwolenników tej kontrowersyjnej, przecież jeszcze do niedawna tezy, że coś bardzo niepokojącego się z klimatem dzieje. Myśmy do pewnego czasu w to nie wierzyli. Gdyby tu się okazało, że to jednak zmiany klimatyczne i naturalne są tego przyczyną, no to to byłoby bardzo poważne ostrzeżenie. Ale nam, prostym ludziom, którzy nie znamy przyczyn, pozostaje w tej chwili czekać na te ustalenia polsko-niemieckie, bo wydaje mi się, że badania toczące się w tej chwili i w Niemczech, i w Polsce są toczone intensywnie, jest współpraca. Obu rządom, i polskiemu, i niemieckiemu, zależy straszliwie na tym, żeby to wyjaśnić. W związku z tym jest presja na to, żeby dojść do prawdy. Więc ja myślę, że to nie zostanie tak bez wyjaśnienia i że jak spokojnie chwilę poczekamy, to my się jednak tej prawdy o tym, co tutaj jest przyczyną, dowiemy i wtedy będziemy mogli o tym porozmawiać, bo to będzie bardzo ciekawe. Tak, i będziemy czekali, panie redaktorze, na to, aż ta prawda wyjdzie na jaw i będziemy znali przyczyny tego zatrucia Odry. Moim i państwa gościem był dzisiaj redaktor Jan Rokita, publicysta Tygodnika Sieci. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Czekamy również na pana artykuły w Tygodniku Sieci i oczywiście słyszymy i widzimy się już za tydzień. Dziękuję, miłego dnia.